Dzień dobry, witam serdecznie, Rita z tej strony. Moi drodzy, ja już piję kawę na tarasie. Tu może być głośno, bo klima chodzi. Ale siedzę, piję i mam widok na morze. Ojej, dzieci jeszcze śpią. Jest 9:30 rano. Nikos pojechał do pracy, zostawił nam klucze. Powiedział, że mamy sobie robić co chcemy. On przyjedzie później po pracy, coś zjemy i pojedzie nas odwiezie. Także bardzo miło z jego strony. Bardzo fajnie nas wczoraj ugościł. Tak klasycznie po grecku, czym chata bogata, na wesoło. I co, dzisiaj jest w planach to, że jedziemy na plażę, idziemy. Może po jakieś bułki na śniadanie. I na plaży będziemy leżeć, dopóki Nikos nie przyjedzie. A potem może na jakieś suflaki skoczymy i nas do domu zawiezie. A tak to fajnie. Nikos powiedział, że możemy sobie tutaj przyjechać, sobie mieszkać, jako tak o wakacje sobie zrobić. Ale Paula będzie pracowała. On tutaj internetu nie ma stacjonarnego. A Paula pracuje przez internet, a od pracy zaczyna pracę. Od poniedziałku zaczyna pracę, więc chyba nie da rady. To może na weekendy. Zobaczymy. A pewnie się spytacie, kto to jest ten Nikos. Wczoraj zapomniałam wam powiedzieć. Nikos to jest mój kolega, z którym się znam. Znamy się w 99 roku, żeśmy się poznali. W 1999. Mam bardzo dużo wspomnień. Paulinka też z nim ma wspomnienia, dużo zdjęć. No i tak kontakt utrzymujemy całe życie. Od czasu do czasu się spotykamy. Czy to na jakieś piwko, na jakąś drinka, czy na plażę. Albo jak my w okolicach byliśmy, akurat on był ze swoją paczką, to żeśmy się spotykali. I tak, po prostu utrzymujemy kontakt cały czas. Ale rzadko, znacie, nie że cały czas, no stop, tylko raz na jakiś czas, nie? Fajnie tu jest. No, ładnie widać morze. Tutaj tak tego gorąca nie czuć. A ten, wiecie, tam jest blokowisko, tam jest mało zieleni, tam jest gorąco, a tutaj jest zieleń, chłodzik od wody. Panie, dobra, czekam, aż się dzieci obudzą, idziemy na plażę. Idziemy z Karolą na obczaić teren. To należy do tego terenu. On to wynajmuje 3 miesiące dopiero. Idziemy zobaczyć, tam ogródek jest, czy co? Trzeba wszystko porobić, mówi. Nie ma kiedy, pracuje całymi dniami. A tu sad niby, tak? Ma być jakieś auto stare. No i to od tej właścicielki ponoć siostra to postawiła. Oto to. Jak ty tu żeś wlazła? Jak tam paznokieć? Lepiej, ale pokaż. Muszę zabrać go, bo mi... Wczoraj Karola sobie w nocy złamała paznokcia. Ubierałam buty do wody. Ja cię kręcę. No pewnie tak. Co oni tu będą coś stawiać? Co to jest to metalowe? Pewnie dach będą robić. Tu takie o zadaszenie, nie? Na tym terasie. Mieli zamiar chyba, bo to zardzewiałe. O, i tu już nam tam nasz domek, znaczy Nikosa domek. Ma teraz jest wiatr. Ale widać ogólnie, że tam jest wiatr jakiś tam. Tak? Mhm. A, faktycznie, tam to... ta właścicielka musiała swoje meble tutaj schować. Bo tam w domku nie ma nic od tej właścicielki i Nikos mówił, że to jego meble. Duży teren jest, bardzo duży. Ale tu można fajnie porobić. Za 350 euro miesięcznie. A ile taki dom, jakby kupili go? A nie wiem. To też zależy, jaka dzielnica, nie? Gdzie?
Dzieci już wstały, piją kawę. Karolina poszła znowu się położyć spać. No nie wyspana. Jest pół do drugiej. A w ogóle żeśmy nie powiedzieli, kto to jest Chris. Bo Karolę to znają z tamtego roku widzowie. A Chris? Ja Chrisa poznałam na dworcu jak był Menelem. Zagadał mnie, bo poprosił mnie o 5 oka, bo chciał, żebym mu kupiła piwo. No i tak się poznaliśmy, no. Zaczęliśmy gadać ze sobą. No i do dzisiaj się z nim męczę, no. Słyszałeś? Nie. Powiedziała, że ciebie poznała na dworcu, jak żeś spał najebany, bezdomny i prosiłeś o 5 oka. Tak było. Co ty na to? Tak było. Tak było? Z rynsztoku mnie wyciągnęła. Skąd? Z rynsztoku. Przyznał się. No bo to prawda. Ja tak na serio to... Ja Chrisa poznałam w New Yorkerze, jak pracowałam. Ja już tam byłam zatrudniona, później Krzysiu został zatrudniony, tak go właśnie poznałam. Ileś lat razem pracowaliśmy, już nie pamiętam ile to lat minęło. Ale my tak się zakumplowaliśmy parę lat później. Jak koronka weszła, to wtedy się zakumplowaliśmy, zaczęliśmy grać Fortnite'a razem. A, i od tamtej pory już kolegujecie. I tak jakoś od tamtej pory się zbliżyliśmy. To już zaczęliśmy się spotykać i kumplować w ogóle, no i... I tak się wszyscy razem kumplujecie. Ty, Karola... Tak, Karolę też właśnie w New Yorkerze poznałam, a ja wypoznałam przez Krzysia, bo kiedyś grał z nami Fortnite'a. I to już zresztą chyba mówiłam w jakimś vlogu, kiedyś jechałam z Krzysiem na imprezę. I wbijam, znaczy poszłam do Krzysia, do chaty, żeby skorzystać z ubikacji i tam był jego brat Jawa. Mówię, no to oficjalnie się przedstawię, no to mu wbijam do pokoju się przedstawić. On do dzisiaj mi to wypomina, że wbijam mu do pokoju. On se grzecznie siedział zamknięty, grał, a ja mu się tam wbiłam, nie? No i taka historia. A i się od tamtej pory wszyscy razem kolegujecie? No, Krzysiu z Karolem troszkę później, nie? Jak tam, wiesz, jakieś imprezy, nie imprezy, to tak też zaczęli bardziej z Karolą później, nie? A my wcześniej. Dobra, co robimy? Pijecie kawę, ja jeszcze tu umyję podłogę, pralkę już nastawiłam, piorę te ręczniki i pościele, umyłam tam wlew i szklanki w ogóle. Jest gorąco. Z tej strony wygląda tak. W sumie Nikos pozwolił nagrywać dom. Chcesz iść do łazienki? Nie. Chcesz iść do łazienki? A idziesz na posiedzenie? Tak. Ej, ale nie dodawaj tego. Okej. Idziesz do łazienki? Kiedyś na pewno pójdę. A teraz nie chcesz? Będę chciał jak ty będziesz. I będę pukać w drzwi. Ale on jest bredny. On cały czas tak. Oprowadzać po domu nie będę. Jest kuchnia z salonem. Jak widać jest kominek. Tam się przechodzi do łazienki. Tam i są dwie sypialnie. I to wszystko. A się siedzi tutaj. Na zewnątrz. Zostawiamy domek, idziemy na plażę. A ty się teraz powiedział? Ciekawe, czy ja kiedyś wrócę na te perystery. Żeśmy wczoraj wyjechali nad morze, żeśmy zaszalali i żeśmy nawet na nas do domu nie przyjechali. No bo to był spontan taki totalny, ja sobie soczewek nie wzięłam. Krzysiu też nic nie wziął na przebranie. No ja też soteczek do zębów nie mieliśmy, nie? O, to jest ten plac, nie? Duży ten plac. To jest samochód Nikosa. Czerwony. A wczoraj, mama, no? A wczoraj Krzysiu jeszcze powiedział, jak leżeliśmy na plaży wieczorem, że... jak on to powiedział? Co? Opa. Że spałem sobie na perysterii, a wyjebali mnie. Z domu. Tak. I był bezdomny i spał na plaży z bezdomnymi. O, patrzcie jak blisko morza. Wiecie co ludzie, polecam wam ogólnie wakacje w Grecji w lipcu. Jak są takie ogromne upały, bo przy okazji się kąpiecie we własnym pocie, nie musicie się kąpać później. Sauna za darmo, sauna za darmo. Same pozytywy. O, same plusy. Ale mi dziąsło coś dzisiaj boli, nie? Pewnie przez to, że nie mam zębów. Nie wiem. A bo tego zimnego, bo jak zimne piłam, to mnie trochę pobolewało. Ale ja tabletek nie brałam. Ja zapominałam też, że jest tabletka, bo ja się od 2 dni tabletki nie połknęłam. Ale widzowie nie wiedzą o co chodzi. Nie no.
Miałaś ósemkę wyrywaną, no i miałaś... Tak, no, nie umiał się dostać do niej, bo ona leżała, była głęboko pod dziąsłem. Musiał bardzo mi ścinać dziąsło dookoła, po bokach, z tyłu. Dużo szwów miałam i po prostu mam tam małą dziurkę jeszcze w tym dziąśle. Jeszcze się nie zagoiło do końca i po prostu mnie to... Boli. Nie, że boli, bardziej uciążliwe jest i... Idę we wtorek, mówiłaś mi o wizycie. Tak, we wtorek mam wizytę. No, we wtorek idę, żeby sprawdzić, czy wszystko jest tam ok, bo wydaje mi się, że coś jest nie halo. Piesiu! Cześć, Piesiu! O, rozszczekały się wszystkie psy. Mam plac zabaw jakiś. My idziemy tam, w prawo, w dół. Wyjdziemy na plażę. Szkoła podstawowa. Jestem Majo, mamy. Jesteśmy na miejscowości Neaperamosz. A tu jaka stara oliwka. O, i z głównej żeśmy zeszli w lewo. I prosto, i mamy morze. Ja muszę tam wskoczyć. Już nie mogę wytrzymać. Co wy na to? Tak, tak. Nie, nie słuchaliśmy. Nie wiem, też nic. Rozmawialiśmy o... Ja też nic nie wiem. Myślałam, że powiesz. Co mówiłeś? Nie wiem. A. Któż ten wiek? No, wiem. Ty, Krzysiu, możecie sobie piątkę przybić. My sobie cały czas piątki przybijamy. No, ja jestem zmuszona do tego, muszę mieć. Patrzcie, jesteśmy w Kalifornii, palmy. Ale wiecie, Kalifornia? W Kalifornii ogólnie dbają o te palmy. W Grecji też patrz, jaka ładna. Wysoka. Wycinają, a tu nie wycinają w Grecji. Wycinają, tylko w innych dzielnicach. Może w tych... A tu jest wioska. Jesteśmy na wsi. Ale dużo śmieci jest. Och. Idę nurkować od razu. Jak tu przeszłaś? Dołem? O, ja nie umiem tak. Ale ja... To dzięki dziewczynie. Uwaga na plecy. O, jak tu ładnie. Jaka plażyczka. Wąziutka. Ale to było tak? Co? Tu, nie? Tu, no. To była sytuacja. Tam jest pięknie, nie? O, chodźcie tam do cienia, no. Ktoś tam się kąpi. Taką miejscówkę mamy, tu ławeczka, jest cień, fajnie, ale woda nie za ciekawa, nie szkodzi, wieje, jak słychać. Tam dalej widzę, czysta woda jest, trzeba tam dalej popłynąć. Już popływane, czekamy na Nikosa i jedziemy do domu. Nie? Ciekawe, o której przyjedzie. Jest pół do piątej, jakby co. Tak, ale mówił, że jeszcze musi zatankować ciężarówkę, żeby na jutro rano była, była benzyna, ropa i przyjedzie, nie? Ja już mu wysłałam naszą miejscówkę, gdzie jesteśmy i przeczytał, gdzie jesteśmy. Trochę brudna tu woda, ale co zrobić? A naprzeciwko nas jest salamina. Miasteczko Neaperamosz jest małym miasteczkiem należącym do gminy Megara w prefekturze ateńskiej, czyli do tak jakby województwa ateńskiego się zalicza. I co? Powstało to w 1922 roku, jak zaczęli osiedlać się tutaj. O, chłodziłam się, mogę tak? Znowu leżeć. Brawo.
jak się zaczęli osiedlać tutaj uchodźcy z Azji Mniejszej i tak zaczęli to zaludniać, aż w końcu powstało to małe nadmorskie miasteczko, które żyje tutaj, tętni życiem w sezonie. Ale woda tutaj nie zachęca. Fajna woda, znacie, taka ciepła jest, ale wiecie, że dla mnie musi być przezroczysta do nurkowania. A Niko dzwonił, że już jedzie. Piwko nam zimne przywiezie na ochłodę. Napijemy się piwka i wracamy do domu. Krys jutro wyjeżdża. Dzisiaj dzieci idą na balangę wieczorem. Do klubu, klubingu się pobawić. Jutro będzie taki dzień organizacyjny troszeczkę, wypoczynkowy. I wieczorem Chris bye bye zrobi nam. Chris jutro odjeżdża, a ta pani zostaje i ta pani zostaje. Czyli ciąg dalszy użerania się z dzieciakami. Paulina będzie pracowała, ja będę z panią na balangi chodzić. A, ja na balangi nie chodzę. No ale to pójdziemy razem. Dobrze. Ja już u Nikolaki. Ja Bira, tu Paulina. O, szef Charystopoli. Twoje zdrowie. Otworzysz mi Chris. Chris, dziękuję. Daj poczymam. Nikos prosto z pracy przyjechał, biedny. Zmęczony. Ja masz pedia. Ja masz. Zdrówko. Ja masz zdrówko, my nawet leziemy. Zdrówko. Ojejku, mówi nie ma jak otworzyć. Zepsute piwo wziął. Broken new beer. To nie bohater, ja Marina nie chcę na pryszkę. Jest. Będę boli jak żywność. Nie chcę, ja masz. Bon, pezdu, odi zapamę, że na gimnazjio. Ja masz. Ja masz. Zapamę, że na gimnazjio, na kanonę spari. Czyli bolemy gestewny. Już. Ale teraz wam powiem tak, nie słuchając ich, gadamy po polsku i po grecku i nam się języki mylą, ale jest śmiesznie. I po angielsku. Dogadują się chłopaki. Street fighting after clubbing. Zbieramy się, idziemy do domu. Znacie, najpierw na jedzenie, na suflaki nas Nikos zaprasza. I nas zawiedzie do domu, bo się muszą zbierać na wieczór. Chory ze mną, jadą beze mnie. Proszę. Odjedź kawałek. No jak ja mam wejść? No nie chcą mnie wpuścić. Papa może. Zobaczymy się w przyszłym tygodniu. Zobaczycie, na pewno jestem, daję sobie rękę uciąć, że zrobi jakieś jaja, że się nie zatrzyma, że będzie chciał odjechać. Tak, będzie jechał tyłem i mnie nie wpuści. A koma! Mówiłam, że będzie jechał do tu, nie zatrzyma się. Ej, Denechu, my peceta jedą. A Daxi, lepiej razy. Lepiej razy jela bez się fresh.
robiłaś te? Nie. O, jakie ty taverna, jak je nasz filoż, o filoż, tak, ja w toż mu eferne... To jest mu eferne Afgasto magazji. Mamy gdzie? Mamy. A co nie, to las? A och, idę felumę, felumę suflaki. Nie, ale ja bułek się będzie, do. No, robię szumę. Rydę do koalicji. Wesoło jest? Babulis i Manula. Babulis i Manula. Kie Manula, kie Manula. Medulewe te? Wyśmiewają się ze mnie. Tatuś i mamusia mówią. Jakaś jest tam. Idziemy zobaczyć tam co jest. Nie, bo oni o 17 otwierają, zanim zaczną smażyć to. To wiesz. A po morni mój merezy lipia. 17 otwierają, a można obsłużyć dopiero po 18. A może mają właśnie od 18 otwarcie? W Grecji wiesz jak jest, siga siga, wszystko powoli. Chodź Jezus Maria. No chodź. Człowieku. Jest. Gorąca woda mówi, gorąca jest. Nie, teraz kol. Dora kryjo. Niektórzy mówi teraz, to wszystko jest pozamykane jeszcze. Idę wam postawić, co chcecie. Co wy na to? Nie ty przemadaj, ba. Teraz to wszystko zamknięte. Idę do ogrzanakami. Ogrzanakami, nie. A, dobra do... Chodź ze mną. Wygłupiają się. Lec brawo. Zawsze mnie zaczepią. Dlatego go biłam. Niko zawsze był taki wesoły. Dlatego go biłam i teraz możesz tu wstawić zdjęcie, jak go biłam. Dobrze, wstawię. Z nimi wszystko jest spontaniczne. Idziemy zobaczyć łódki, chodź, nie maruć. To jest ten Nikosa? Ten czarny mówił? To jego, nie? Gdzie on jest? A kluczyki? Widać, nie widać, że jest taka mętna trochę woda, nie? Okej, o, płynie jeden. Przywiózł świeże rybki do tawerny. Foto. Tu takie kutry. Świeże rybki przywożą. Tymi kutrami. Pan tam oporządza. Nikos coś zagląda. Tikitas. Πριν 20, πριν 30 χρόνια ήμουν εκεί μέσα. Είναι το στρατόπεδο, το μηνυτικό μου νόμερο. Εδώ ήσουν. Εδώ ξεκίνησα. Δεν θυμάμαι. Τι να θυμάσαι. Γιατί σίγουρα μου έλεγε που ήσουν. 19 χρονών ήμουν. Ναι, αλλά σίγουρα μου είπε που πήγε στρατό. Δεν θυμάμαι να μου το έλεγε. Εδώ πέρασε και από εδώ, ναι. Έλα, πάμε. Jak zaraz wpadniesz, to zobaczysz. Nie. No nie. No. Pamę. Chodź. Widziałam. Co mamy, kaczki? Białe kaczki. Kaczuszki. Wczoraj taką jedliśmy. W końcu nie wiem, szlajamy się od tawerny do tawerny. Jak idziemy tam dalej, to są najpierw przy mnóżu i tam się zjeść. Ojoj! Gdzie on jest? Po brzuszku chcę! Ty z tawerna, inne. Cześć, piesio! Cześć! To jest od tawerny ten piesek. Ty to chcesz? Cześć! Mam bardzo chętnie, bo leo, nie chcę go.
O, idzie z nami. Nie. Ja mam wadę metalową, na pewno nie do mnie. Idziemy dalej. Pies idzie z nami. Chodź. Chodź. Pies jest już nasz. Chodź, piesiu. Idzie. Idzie, idzie. Do Pauli. Same tawerny. Jedna koło drugiej, nie? No. Dzisiaj to będzie wieczorem full ludzi. Dzisiaj jest sobota. Nie, piątek dzisiaj. Dzisiaj w piątek, sobotę, niedzielę. Gdzie full ludzi. No, zaczynają, otwierają. A tu już jest otwarte? Tu siadamy? Czyli tutaj siadamy. A, nie ma suflaków. Nie ma? To nie siadamy tutaj. Idziemy dalej. Jaka jedna za mało? Zio Mamos, Zio Radler, o nie. Ziliara. Kie Karola Nero. A ja do Krisa po grecku gadam. Jezu, ja się zapominam. Dlaczego ja tego nie nagrywam? On się martwił o mnie. Na Krisa usiadł taki robaczek. Poleciał na Karolę, a Karola się prawie wywaliła z tym krzesłem, wywaliła piwo. Większa mucha. W Romu szaita nafty, ne. Słyszysz? Jak to zabijesz, to śmierdzi okropnie. To jest taki owad, w Grecji się na to mówi wromusa, czyli śmierdziucha. To pogada. No, śmierdziucha. Jak on? Śmierdziucha. Ale prawie się wywaliła, nie? No już ja wstałam, pewnie bym też poleciała. Bo tutaj mam akurat nóżkę na tym, nie? Zostaw, wyschnie jej już. Ale poszczepnąć ją ręką. To nie w moją stronę. No, takie fajne akcje nigdy nie nagrywane na gorąco. No. Właśnie mówię do Krzysia, miał pożyczyć GoPro od Jawy i co? Ale ja mam GoPro w domu, ale to musisz mieć ciągle włączone, a GoPro bateria trzyma 2 godziny. Bateria pada, no. Trzeba mieć po prostu cały czas włączone nagrywanie, nie? A pan to co? Ja tutaj siedzę. Chodź. No jasne, no. Na moje miejsce nie, poszedł. Nie, przyjedziemy za pół godziny. Halo. Nara. Kupimy ci suflaka po drodze, pan. Mamo, patrz. Kotek mi zajął miejsce. Ja tu siedziałam. Nieładnie tak. Nieładnie. Ale jest ładny. A heart speed. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings, as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. So loud as the hours pass, we're gonna do.